właśnie umieram w nędzy. Więc cóż jest piękno, wód słoneczne bryzgi, diament w popiołach, pamięć, doskonałość. Gdyby to tylko byłoby za mało, dusza rozpięta raz na krzyżu myśli, wyrazi całość. Znajdujemy się w Krakowie na ulicy Franciszkańskiej pod Pałacem Biskupim. W roku 1842 w tym miejscu stał Cyprian Kamil Norwid. Skąd o tym wiemy? Wiemy to z relacji, którą zamieścił w jednej z warszawskich gazet. Norwid był jedynym z naszych wieszczów narodowych, który za życia zawitał do Krakowa. Nie dotarł tu ani Mickiewicz, nie dotarł tu także Słowacki. Zaś Norwid, zanim opuścił kraj, wybrał się z Franciszkiem Wężykiem do Krakowa i został tu przez 3 tygodnie. Był to okres Bożego Ciała, więc nie tylko podziwiał wspaniałą procesję Bożego Ciała, ale także przyglądał się harcom laikonika. I właśnie w opisie mówi, jak laikonik, pochód laikonika szedł ze zwierzyńca, a on stał pod Pałacem Biskupim i się temu przyglądał. Cyprian Kamil Norwid jest jednym z najtrudniejszych polskich poetów. Jego poezja przez wiele lat była niezrozumiała. Była też zapomniana. Tak naprawdę Norwida przypomnieli dopiero twórcy okresu Młodej Polski. Bo gilotyna grała, aż chrupały karki w bieliźnie. Dlaczego tak było? Otóż pieśni Norwida są oparte na pieśniach kościelnych. Gdybyśmy zaśpiewali sobie do kraju tego na melodię Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, zrozumielibyśmy, dlaczego wersy są dłuższe, krótsze, dlaczego się nagle urywają, dlaczego następują przerzutki, pauzy. Stąd Norwid, gdy deklamował te wiersze, ludzie byli zachwyceni. Ale potem, kiedy je wydawał, przychodziło rozczarowanie. Ludzie nie mogli się odnaleźć, nie mogli tego zrozumieć. Jacek Kaczmarski utożsamiał się z wieloma artystami odrzuconymi. Sam czuł się takim artystą właśnie nie do końca zrozumiałym, nie do końca akceptowany mimo olbrzymiego powodzenia. No Norwid też się cieszył olbrzymim powodzeniem. Na dodatek los Norwida, tułaczy los, był wyjątkowo tragiczny. Socjalizmy nabite ciało. Ręce grabieją, wino całkiem kwaśne. Na rękawiczki braknie mi pieniędzy i myśl zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy. Na dodatek los Norwida, tułaczy los, był wyjątkowo tragiczny. O ile Słowacki czy Mickiewicz w blasku swojego geniuszu toczyli w miarę normalne życie, to w przypadku Norwida właściwie tragedia goniła tragedię. Nawet jego koniec w przytułku pod Paryżem był tak nieszczęśliwy, że właściwie nie wiemy, gdzie są jego zwłoki. Został pochowany w zbiorowej mogile. I na Wawelu, w krypcie, umieszczono co prawda jego pomnik, ale tylko sam pomnik, z garstką ziemi z grobu Norwida. Wiersz śpiewany przez Jacka Kaczmarskiego nawiązuje do takich typowo norwidowskich tematów. W wierszu tym Jacek przepięknie opisuje plącą się ku upadkowi świetność Francji i błąkającego się wśród mar dawnych duchów poetę.
Tu Marsyliankę też się poznawało, gdy wolność tłumu obwieszczały gwizdy i bruk paryski był jak nigdy żyzny, bo gilotyna grała, aż chrupały karki w bieliźnie. Tak widzi on w jakieś szczerniałe izby, w których dawniej grano na luidory, takie złote monety. Jak widzi gdzieś wspaniałość czasów, ale jednocześnie przypomina, że w tych czasach właśnie psy gryzły Moliera. Sam, opuszczony przez wszystkich, zmarł praktycznie w zapomnieniu. Ale więcej o twórczości Cypriana Kamila Norwida, więcej o inspiracjach Jacka Kaczmarskiego twórczością Norwida, bo poświęcił mu dwie piosenki, więcej właściwie też o innych utworach Kaczmarskiego możemy się dowiedzieć na stronie instytut.kaczmarskiego.pl. Wyrazi całość. Gdy templariuszy król spalał wspaniałość w czas wielkiej schizmy. Na stronie instytut.kaczmarskiego.pl internauci zadają pytania do utworów Jacka Kaczmarskiego i udzielają na nie jednej konkretnej, dobrej odpowiedzi. Jest to bardzo ważne, bowiem w ten sposób chcemy stworzyć jakby archiwum czy zespół wszelkich możliwych pytań do utworów Jacka Kaczmarskiego i wszelkich odpowiedzi na te pytania. Dlatego internaci nie tylko zadają pytania, nie tylko na nie odpowiadają, ale też mogą oceniać. No oczywiście nie swoje pytania, tylko pytania innych. I w ten sposób można utworzyć taki ranking pytań. Zobaczymy, jakie pytania zadali internauci do utworu dotyczącego Norwida. Zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy. Więc cóż jest piękna, wód słoneczne bryzgi, diament w popiołach, pamięć, doskonałość. Gdyby to tylko byłoby za mało, dusza rozpięta raz na krzyżu myśli. O, czym były i z jakiego materiału powstawały wymienione w ostatnich dniach Norwida pióra Jacka Kaczmarskiego Ludwiki? Odpowiedź: wymienione w ostatnich dniach Norwida, który to utwór jest dziełem Jacka Kaczmarskiego Ludwiki, są historyczną monetą francuską wykonaną ze złota. Szańce komuny w bieg życia wessało i świat w bezduszną obrasta dojrzałość. Knuty z jedwabiu, przemysł, socjalizmy, nabite ciało. Ręce grabieją, wino całkiem kwaśne, na rękawiczki braknie mi pieniędzy i myśl zmarznięta nie chce płynąć prędzej, a przecież przez nią i to dla niej właśnie umieram w nędzy.